Dzień dobry. Ten rok, który się zakończył niedawno, był unikatowym rokiem. To był trudny rok, rok pełen wyzwań dla nas wszystkich. Chciałbym zacząć od tego, żeby podziękować naszym klientom za Waszą lojalność, za Waszą wytrwałość, czasami za Waszą cierpliwość, a naszym wszystkim pracownikom za to, że umieliśmy się dostosować do nowych realiów, funkcjonować sprawnie, odważnie, zwinnie, za Wasze zaangażowanie, a pracownikom naszej sieci za to, że byliście z nami, byliście z naszymi partnerami, z naszymi klientami na tej pierwszej linii ognia. Dziękuję Wam bardzo. Wierzę, że zadbaliśmy umiejętnie o bezpieczeństwo naszych klientów, naszych pracowników. Szybko, sprawnie i zwinnie dostosowaliśmy się do nowych realiów, przeszliśmy na pracę zdalną. Nasi ludzie pracowali dalej, pracują z wielu różnych lokalizacji. Jesteśmy sprawni operacyjnie i dostępni dla naszych klientów w każdym z kanałów, w tym w sieci oddziałów, która w zasadzie przez ten cały czas była w większości, przeważającej większości otwarta. To był trudny rok, ale dla banku był to rok rozwoju, rok postępu i rok rekordowych wyników. Mimo bezprecedensowych wyzwań zeszłego roku wypracowaliśmy rekordowy poziom zysku netto, 733 miliony złotych, o blisko 20% więcej niż przed rokiem. To oczywiście nie zaspokaja naszych ambicji i aspiracji. Plany mieliśmy bardziej ambitne, natomiast one powstały oczywiście w realiach przedcovidowych. Taki zysk wypracowaliśmy mimo znaczących rezerw związanych z pandemią, jak również z portfelem franków szwajcarskich. Przychody banku wzrosły o ponad 3%, mimo że istotnie spadły przychody odsetkowe netto. Przedefiniowaliśmy nasz model biznesowy w taki sposób, żeby przynajmniej w istotnej części zrekompensować utracone przychody odsetkowe przychodami prowizyjnymi we wszystkich segmentach, w których bank prowadzi swoją działalność. Koszty, jak to w trudnych czasach, trzymaliśmy mocno pod kontrolą. Spadły one rok do roku o ponad 14%. W efekcie o 11 punktów procentowych poprawił się nasz wskaźnik kosztów do dochodów. Daleko nam jeszcze do najlepszych na rynku, natomiast trajektoria jest wyraźna i będziemy dalej ten wskaźnik poprawiać. Zwrot netto na kapitale wzrósł o 50 punktów bazowych, osiągając poziom 6,3%, co oczywiście nie pokrywa kosztu kapitału banków w Polsce, natomiast jest wynikiem w realiach zeszłorocznych całkowicie zadowalającym. Pamiętamy i będziemy pamiętać o wspieraniu zrównoważonego rozwoju, wspieraniu środowiska, wspieraniu lokalnych społeczności, w których funkcjonujemy. W zeszłym roku pożyczyliśmy blisko 1 mld złotych na projekty wspierające zrównoważony rozwój. Łącznie do chwili obecnej to ponad 2,7 miliarda i wierzę, że w tym roku ta kwota będzie znacząco wyższa. W banku bardzo istotnie zredukowaliśmy ilość zużywanego papieru i będziemy dalej podążać tą drogą. W zeszłym roku 290 tysięcy dokumentów podpisaliśmy zdalnie, elektronicznie, wykorzystując platformę Authentic. Od początku roku 100% zużywanej przez bank energii zakupujemy ze źródeł odnawialnych. To nasz wkład w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ich jest oczywiście więcej i będziemy je kontynuować i intensyfikować. W zeszłym roku przyspieszyliśmy transformację i digitalizację naszego banku. Rozbudowaliśmy i rozwinęliśmy dalej nasz ekosystem Go Mobile, Go Online. Wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązania, jak choćby Booksy, czyli możliwość umawiania spotkań w oddziałach za pomocą platformy dotychczas czy do tamtej pory wykorzystywanej do umawiania wizyt u fryzjerów czy w salonach kosmetycznych. Pierwszy bank, który wpadł na taki pomysł. Szukaliśmy przez cały czas takich metod działania, żeby nasi klienci mogli bankować z nami zdalnie, z uśmiechem, przyjemnie. I oczywiście mamy dużo w tej materii do zrobienia, natomiast kierunek mamy absolutnie jasny. Zrobotyzowaliśmy ponad 100 procesów i to jest też pewien kierunek, który będziemy kontynuować, koncentrując się na usprawnianiu, automatyzacji, digitalizacji procesów wewnętrznych, a nie tylko tego, co będziemy oferować naszym klientom na rynku. Wzrost wykorzystania kanałów zdalnych i bezgotówkowych instrumentów płatniczych spowodował, że ilość gotówki przetwarzanej w oddziałach przez LADę spadła o 60%, a 124 nasze oddziały funkcjonują w formacie bezgotówkowym.
i wierzymy, że gotówka stopniowo, choć nie za szybko, będzie traciła na znaczeniu na rzecz bardziej nowoczesnych, bardziej bezpiecznych, nie tylko w czasach pandemii, metod rozliczeniowych. Rok 2020 był takim, jakiego nikt z nas wcześniej nie przeżył. Skala wyzwań, ich kumulacja, niepewność były naszymi towarzyszami każdego dnia. Mimo to zrealizowaliśmy dobre wyniki, poszliśmy mocno do przodu, jeśli chodzi o rozwój technologiczny, o poziom digitalizacji, automatyzacji procesów i to pozostaje jednym z naszych strategicznych kierunków dalszego działania. Nasz bank ma strategię wzrostu i rozwoju, będziemy ją konsekwentnie realizować, będziemy się udoskonalać dla naszych klientów, pracować nad jakością, dalej za dużo popełniamy błędów. Wierzymy, że automatyzacja pomoże w tym bardzo i jak w poprzednich latach, również w tym będziemy inwestować istotne środki w rozwój, w transformację technologiczną, w poziom zaawansowania naszego banku, żeby umocnić naszą pozycję już w pierwszej lidze i śmiało konkurować z najlepszymi. Co do wyzwań, oczywiście niepewność i ta niepewność będzie nam jeszcze towarzyszyła. Szczepionka wniosła sporo optymizmu, ale dalej nie wiemy, jak będzie rozwijała się pandemia, jak zareaguje gospodarka, jaka jej część pozostanie zamknięta. Musimy się z tym zmierzyć, umieć reagować szybko, zwinnie i dostosowywać się do realiów, które są nieprzewidywalne. Wierzę, że jesteśmy dobrze przygotowani, żeby również przez rok 2021 przejść pewnie, żeby kontynuować nasz rozwój technologiczny, ludzki, biznesowy, wynikowy. Mamy wyzwania, cały sektor stoi w obliczu wielu. Dostosowanie się do nowych realiów, jeśli chodzi o poziom stóp procentowych, niepewność, kwestia franków szwajcarskich, która prawdopodobnie w tym roku znajdzie takie czy inne rozstrzygnięcie. Będziemy sobie z tymi wyzwaniami wspólnie z naszymi fantastycznymi ludźmi, dzięki współpracy z naszymi klientami radzić i wierzę, że poradzimy sobie dobrze. Życzę wszystkim udanego 2021 roku. Bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni. Dziękuję bardzo.